Witam serdecznie. Dziś opowiem o czymś innym, a mianowicie opowiadałem już o moich telefonach budowlanych, więc postanowiłem również coś opowiedzieć na temat moich zegarków, których używam podczas prac, jakich zegarków używam. I na dzisiaj pierwszy ogień przedstawiam Wam zegarek, który używam już grubo ponad 2 lata. Jak widzicie, jest to zegarek marki Casio. Zobaczmy, jaki to model. Zegarek mam na sobie, ponieważ tak jak mówiłem, używam go podczas pracy, właśnie wróciłem z pracy. Zobaczcie, jest to zegarek Casio o numerze SGW100-2BER. Jest to zegarek wodoszczelny, wodoodporny do 100 metrów. Oczywiście obudowa aluminiowa, pasek gumowy. Rodzaj baterii w tym zegarku to jest CR2025. Czas działania na baterii to jest około 3 lata, tak mówi producent. Ja z doświadczenia wiem, że jest to grubo ponad 3 lata. Grubość zegarka to jest 13 mm, a średnica tarczy to jest 48 mm, więc całkiem taki fajny, przyzwoity zegareczek o wadze 55 gram. Jak widzicie, od spodu jest blaszany standardowo, jak na Casio przystało. Zobaczcie na jego piękne wykończenia. Tutaj mam założone szkło hartowane, żeby szybka mi się nie porysowała, bo się nauczyłem, że jednak te szybki nie są na tyle wytrzymałe, żeby w moich pracach wytrzymały bez żadnej ryski, dlatego zakładam za każdym razem szkiełko. Wodoszczelność do 200 metrów, przepraszam, zapomniałem. Można z tym zegarkiem nurkować oczywiście. Ja oczywiście nie nurkowałem, ale śmiało myłem ręce, zanurzałem go w wodzie, nawet prysznic z nim brałem i nie było żadnego problemu. Mechanizm tutaj mamy kwarcowy, odporność na niskie temperatury, bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o funkcję, to mamy tutaj 5 alarmów z funkcją drzemki, datownik, kalendarz automatyczny, kompas mamy, bardzo fajna funkcja, mamy kompas, zobaczcie, mamy kompas, bardzo dobry kompas, wystarczy dobrze go skalibrować, naprawdę działa. Podświetlenie tarczy mamy oczywiście, nie wiem czy będzie to widać, raczej za jasno, żeby to było widać podświetlenie tarczy, ale jest, ładnie się świeci. Porobię kilka zdjęć jak się świeci. Co tu mamy jeszcze? Mamy oczywiście stoper, strefy czasowe, mamy termometr, który też bardzo dobrze działa. Zobaczcie, tutaj mamy termometr. Pokazuje mi 28,5 stopnia, a to z tego względu, że trzymam zegarek w dłoni, więc jeżeli, przypuśćmy, chcemy sprawdzić w nim, jak w większości zegarków z termometrem, jaka jest temperatura, odkładamy, wieszamy zegarek na kilka minut i wtedy sprawdzamy i naprawdę dokładność jest naprawdę rewelacyjna. A co jest najfajniejsze w tym zegarku? Jeżeli chodzi o kompas i termometr, możemy ustawić go manualnie, więc możemy ustawić praktycznie idealnie do terenu i wtedy będzie nam wszystko fajnie wskazywało. Mamy tutaj timer i tak dalej. Już więcej nie będę wypowiadał, takie podstawowe funkcje, ale ma jeszcze kilka innych. Co najważniejsze, ma właśnie kompas i termometr. Bardzo fajna sprawa. Dlaczego zakupiłem ten zegarek? Ponieważ jest dla mnie dobry cenowo, bo kosztuje około 300 zł na dzień dzisiejszy. Jest bardzo wytrzymały, a ja się nauczyłem, przyzwyczaiłem do tych zegarków Casio. Miałem już kilka tych Casio i naprawdę po kilka ładnych lat, na przykład pokażę Wam mój zegarek, pierwszy Casio z 2013 roku. Zobaczcie, tak wygląda mój pierwszy zegarek Casio z 2013 roku, który jeszcze działa. Producent dawał 10 lat gwarancji na
na mechanizm i baterię, no i wszystko działa. Zrezygnowałem z niego, ponieważ jak widzicie, już jest bardzo ściuchany. Szybka była wielokrotnie polerowana i lakierowana, bo już nic nie było na tym widać, bo tutaj mamy akurat szybkę z plastiku. No i urywanie pasku za każdym razem. Jak widzicie, już kolejny pasek został urwany. Dlatego mam do niego troszkę sentyment, ponieważ to jest mój pierwszy zegarek z Casio, który też jest wodoodporny. W nim też się kąpałem, brałem prysznicę i tak dalej, i nic się z nim do tej pory nie działo. Dlatego sobie go na pamiątkę zostawiłem. Nadal działa. No i dlatego dalej poszedłem w Casio. Mogłem kupić G-Shocka, tak zwanego tego z Casio, ale osobiście dla mnie są to kapkę za duże i przereklamowane, a ich cena jest o wiele wyższa niż na przykład tego Casio. Dlatego zakupuję takiego podobnego typu. Posiadałem również Timexy, na przykład DeWalta z nielimitowanej wersji Timexa Iron 2, też rewelacyjny zegarek. Sprzedałem go, ponieważ był kapkę dla mnie za mały, lecz z tego co wiem, właściciel, który go zakupił, do tej pory mu chodzi i myślę, że jeszcze wiele, wiele lat mu posłuży, ponieważ firma Timex też jest naprawdę bardzo dobrą marką, jeżeli chodzi o zegarki. Ja mam Casio, tak jak mówiłem, grubo ponad 2 lata go używam. Jak widzicie, łatwy jest w obsłudze, 4 przyciski, naprawdę fajnie się prezentuje. Jest to kolor czarny, to jest model, ale jest też kolor jasny, taki srebrny, więc do wyboru. Ja wybieram zawsze kolory, staram się ciemne, bo fajnie się prezentują i fajnie wyglądają na ręce. Pokażę wam, jak on wygląda na ręce, żebyście zobaczyli, mieli porównanie. Już zakładamy. Tak jak mówiłem, używam go naprawdę, jest fajny. Bardzo mi się podoba, zobaczcie, tak on się prezentuje na ręce, nie jest ani za duży, ani za mały, taki w sam raz, bardzo wygodny. Już parę razy mi spadł, wywaliło teleskopy, jak robiłem na zewnątrz obróbki, na przykład na dachu, gdzieś zaczepiłem i już nieraz wylądował na glebie, nadal działa, nic się z nim nie dzieje, ale tak jak mówiłem, szkło hartowane to podstawa, a teraz jest fajna opcja na Allegro, czy tam gdzieś można zakupić praktycznie każdą średnicę szkła na wymiar, więc nie ma z tym problemu. Zamawiacie, naklejacie i jest. Nie martwicie się, że po prostu że z waszym szkielkiem będzie coś nie tak i z czasem nie będzie nic widać. Naprawdę fajna sprawa. W zestawie mamy oczywiście zegarek, mamy pudełko. A w pudełku, zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Naprawdę tak mega na prezent, można powiedzieć. Mamy taką podstawkę. Tutaj wkładamy sobie zegareczek. Tutaj jest włożony. Widzicie, jak to fajnie wszystko się prezentuje. Plastikowy, taka gablotka. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście tam pełna papierologia, jak zwykle, której osobiście nie czytałem, więc trochę to jest, ale to mówię, że to w tym akurat się nie przyzwam. Jest tu jeszcze cena pewnie. Wydałem w tych czasach 251 zł dałem ponad 2 lata temu. Teraz kosztuje około 300. No można też znaleźć taniej cenie. Ale cena naprawdę jest fajna, jeżeli chodzi o gadżety, które ten zegarek ma wbudowane, to naprawdę rewelacyjna sprawa. O, tu jeszcze paragon, 251 zł. A zakupiony był, kurde, nie ma tutaj daty, nie widzę, dobra, mniejsza o to. Tak to wygląda, jeden z moich zegarków. Jeżeli chodzi o smartwatche, również używam na przykład Mi Banda 4. Opaskę do tej pory używam, już też jest ściuchana, porysowana, więc już niedługo czeka ją emerytura. Mam na oku Hamera Watcha, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się prezentuje. Jak sobie wezmę nowy telefon budowlany, prawdopodobnie też Hamera, to i wezmę sobie Watcha i przetestuję i zobaczymy, co to warte.
Jak na razie te dwa zegareczki, które używam, Mi Banda i tego Casio, jest dla mnie wystarczająco. Ale takiego watcha większego, też zapinanego typu jak jak zegarek, ponieważ te Mi Bandy, powiem tak, fajne są, lecz z czasem te opaski się rozciągają i po prostu podczas prac na wysokości czy przy konstrukcji po prostu rozpina się i po prostu tyle już razy ten mi spadł, już jest tak szyba porysowana, że to głowa mała po prostu, no, rozpina się podczas pracy, gdzieś zahaczę tutaj, jak zahaczę, to albo pasek się urwie, albo klamra się urwie, no to jest normalne, ale tutaj automatycznie pyk, rozpina się i opaska lata gdzie chce. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją taką recenzję, moją opinię. Naprawdę zegarek godny polecenia. Porobię wam kilka zdjęć oczywiście na koniec filmiku. Zobaczycie zbliżenia. Jeżeli ktoś z was posiada taki zegareczek, to dajcie znać. Nie zapomnijcie o komentarzach, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, jakieś ciekawe informacje do udzielenia lub jakieś pytania. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, bo już 1500 już niedługo dobijamy do 2 i zaraz będzie na dniach prawdopodobnie kolejny ciekawy konkurs. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.